uważam, że przyjeżdża do nas drużyna, która na samym początku była typowana jako jeden z głównych faworytów do tego, żeby walczyć przynajmniej o awans. Po bardzo dobrym początku, jaki zaprezentowała, jeżeli chodzi o samą grę i wyniki i punktowanie w tych meczach, wyglądało to bardzo dobrze. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o ich grę, również to zostało jak gdyby podtrzymane, czyli ta gra wygląda na bardzo fajnym, dobrym poziomie. Stwarzają sobie mnóstwo sytuacji. Z tego, co żeśmy analizowali, jest to zespół, który stwarza sobie w pierwszej lidze najwięcej sytuacji, jeśli chodzi o te mecze dotychczas rozegrane. Także gramy z zespołem, który po takich delikatnych wpadkach punktowych będzie chciał się tutaj pokazać po pierwsze z jak najlepszej strony, a po drugie będzie chciał zapunktować, bo chcąc walczyć o awans, są w delikatnym deficycie punktowym i możemy to tak traktować, że przyjeżdża do nas taki postrzelony delikatnie dziki zwierz, który będzie robił wszystko, gryzł, będzie gryzł trawę, będzie zasuwał ile tylko będą mieli zdrowia, żeby uzyskać tutaj pozytywny wynik. My natomiast do tego meczu mamy troszeczkę znowu mało czasu, bo te mecze są rozgrywane co 2-3 dni i dla nas to jest dosyć duży problem. Natomiast ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie przeciwstawić się temu zespołowi, a jeszcze dodać jeszcze coś swojego, gdzie mimo tego krótkiego czasu jesteśmy w stanie coś tam przygotować na Termalikę. I myślę, że jeżeli będzie to wyglądało tak jak w ostatnim meczu z Miedzią Legnica, to możemy być optymistami. No, nie zdążyliśmy wrócić z jednego meczu, za chwilę mamy kolejny. Każdy z zawodników chce, wiadomo, jak najwięcej grać, pokazać się z jak najlepszej strony. Teraz jest fajny moment na to, żeby wskoczyć do wyjściowej jedenastki, bo mamy tych meczy dużo, one się nawarstwiają. No i patrząc na ten ostatni mecz, trzeba być dobrej myśli przed spotkaniem z Termaliką. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Zapunktowaliśmy na bardzo trudnym terenie. No i niecierpliwością cała drużyna czeka na kolejny mecz, żeby pokazać się z jak najlepszej strony przed własną publicznością, prawda? No, trener i Łukasz już praktycznie powiedzieli wszystko na ten temat. Ja dodam tylko od siebie, że na pewno znamy swoją wartość. Wiemy, kto do nas teraz przyjeżdża. W środę gramy u siebie, więc nic, tylko zdobyć 3 punkty.